i witam wszystkich imperialistów w kolejnym ciężkim dniu tutaj na naszych polach, gdzie nasi niewolnicy po prostu zbierają rosnące złoto z naszych pól. Tym razem, znaczy cały czas kontynuujemy tutaj zbieranie z naszego pola, które się zbagowało i dało nam podwójny plon. O, już mi to skończyli pole, no to teraz czas to zbierać, póki grzyb tu jest. Normalnie bym się zastanowił, czy z takiego grzybopola coś zbierać. No chyba, że najpierw czekajcie, tutaj wyślemy może tych do sadu, nie? Automatyczne uzupełnianie. Wyczyć, żeby byli sami sadownicy. Wyczyć, wyczyść, wyczyść, wyczyść. Pracuj. A tutaj damy całą resztę. Pracuj. Powinno być dość też skutecznie. No, I have no money. No ale za chwilę zwiększymy nasze pojemności magazynowe. W ogóle to już widzicie, zobaczcie, każdy magazyn po prostu zarąbany dniami. Tutaj mi jeszcze jabłka donoszą, ale nie, tu też już dynie. Czyli tu też pełne, to jest też pełne. To trochę to potrwa. Wszędzie dynie, dynie wszędzie widzę. Co się wydarzyło? Co to jest? Szkolenie. A bo nawet mi się jej szukać nie chce. No ale walić to, darmowe szkolenie. Mnie i tak potem stać na to wszystko, żeby ich wszystkich wyszkolić, wszyscy, żeby mi pracowali na maksymalnych obrotach. Jak mówicie, no fajnie jest to, że w szklarniach mogę olać te zbiory. Co mnie akurat pozbieramy teraz na późną jesień. Zobaczymy, jak to będzie. To skończymy, potem to i to pole. Tutaj zaraz mi skończą jabłka zbierać. To krówki będą zadowolone, bo mają wszystko w tym momencie, te krówki. Zobaczcie, 11 tysięcy jabłek. Jabłek też raczej sprzedawać nie będę, niech te krowy sobie to jedzą. No, to pole już praktycznie skończone. I teraz to i to. I za chwilę wchodzimy w jesień. W jesień są już znacznie wyższe ceny dyń. Nawet już do trójki mi podskoczyły. A możemy nawet do czwórki tutaj dociągnąć pod koniec jesieni, więc zwarte zostawienie. Tym bardziej, że zaraz możemy zrobić sobie szkolenia podnoszące ceny ogólnie też dóbr. Maksymalne, nie? To jest... O, i zobaczcie. Jajaj, jedziemy tutaj. No to jest tak debilne. Czemu nie podjedziesz tutaj? Jest tak głupie. I to jest po prostu standard, że podjeżdża po przeciwnej stronie, co są po prostu pracownicy. Nie wiem, od czego to zależy. Dobra, tutaj zbieraj automat. Pracuj. Całą resztę tu zbieraj, maga. Tego nie chcę, tego nie chcę. Prawie jest tyle tutaj typów od krzeczorów? No i zobaczcie, nie dodało mi tych wolnych. Czemu to jest takie głupie? Warto jest przeglądać. Tak. No a za 3 dni nam się i tak to zrobi, więc... Nam się zwiększy ta przestrzeń magazynowa. Ewentualnie zacznę może opróżniać po kolei te magazyny. I tyle, bo zobaczcie, ile tych pól jeszcze mamy. A w zasadzie to magazynów już nie mamy. Dobra, jak zacznę widzieć, że tutaj mi ta kasa wpada. A nie wpada jeszcze. Wszystko na styk? Wszystko na styk? Tutaj nie mam miejsca, gdzie zbudować. A nie chcę po prostu kupować, rozbudowywać tego i kupować więcej tych magazynów. No to po prostu sens, nie? Dobra, dawaj te 20%. No okej, okay. Powinna mi się zwiększyć przestrzeń do 30 tysięcy tylko? To niedużo. To niedużo, to i tak muszę na to zwrócić uwagę. Dobra, mogę jeszcze zwiększyć tą przestrzeń? Maksymalne ceny produktów możemy zrobić. 60 dni.
Pojemność magazynów 30, czyli bym miał 32,5 tysiąca, 30, nie wiem, czy to mi zdąży. To 60, to i tak na te zbiory. No, jakbym to sprzedał na końcu, to by było po całe. To może tak zrobić. No nic, trudno, teraz sprzedamy część dóbr pewnie wcześniej. Jak tylko zacznę zauważyć, że tutaj mi coś wpada, hajs. Ewentualnie może te dynie sprzedajmy. Już jest, no nie, to sprzedajmy z 40 kafli, raz, dwa, trzy. Sprzedaj. I przyjechali mi po dynie. Tak, wszystkie tutaj plony zebrane, wyjebiście. I tak z ciekawości, tylko już pytanie, gdzie ja mam te plony? To jest dobre pytanie. Pa, 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 pa. O, miodek możemy sprzedać. O, tomat, a w sumie niech zejdzie. Kryka w... Gdzieś mam krykę. Ej, gdzie są te plony ogólnie? Jabłko? Gdzie gruszki mi przyniosło? Nie ma nigdzie. To nie mówcie, że nie widać tych pieniędzy, które mam. Ej, serio, gdzie są gruszki? Zgłupiałem teraz. O, no nic to. Ale tak czy siak stać mnie, żeby kupić już Ksenę. Wojowniczą księżniczkę. Nie, czekajcie. Kupku mojej Ksen. A, to na to też mi od dawna stać. Kup. O mój Boże! Jakieś badziewia mam pozostawiać, to jest biały interes. Jeszcze nie udekorowałeś swojego gospodarstwa. Kwiaty, płoty, żywo, płoty. Yeah, strach na wróble. Mogę mieć strach na wróble, naprawdę. Stary. Ej, to działa rzeczywiście na te ptaki, ale jazda. Ej, to jest akurat op. Mogę każde pole tak zabezpieczyć. No co prawda, altana. Myślę, że tu przysa. O. Altanę? Gdzie ja mógł altanę dać? No tak, przy tych drzewkach to będzie fajnie wyglądało. Okej, altany, płot, kwiatek. Tak, żywopłot. Gdzie ja go tu zmieszczę? Nie będzie. Kwiatek i ogrodzenie. Okej. I ogrodzenie. 190. Zaraz zobaczymy, czy już mamy kapa, czy nie mamy kapa. Raczej jeszcze nie. A, dobra, bo mi skończyli. To mogliby mi co z pola zacząć zbierać. Auto uzupełnianie. I wywalmy wszystkich. To jest Gites. To wywal. Pracuj. A, czyli nie ma 200. Sprzedajmy może znowu 40 tysięcy. 40, raz, dwa, trzy. Sprzedaj. Ta? Dobra. No kurde mol, czemu ja to klikam? Dobra. Czyli tak czy siak. No ale największą część tak czy siak sprzedam. A, dobra, tutaj mi zostało ogrodzenie do
kupienia ostatnie, żeby mi krowy nie uciekły, nie? Macie podwójne ogrodzenie. A coś nie działa, dobra. Biały interes, dobra, wybuduj duży silos, by mieć gdzie przechowywać swoje zbiory. Naprawdę, z tych pól zbierz plony z pola. A co ja robię, typie? Czekajcie, bo to jest akurat zrąbane, przerwi pracę, tak. Jak to zrobię, zbierz plony teraz, to mi zaliczy to zadanie. Duży silos mam postawić, okej, typie. Kto projektował tę misję po prostu? Duży silos, przypominam, że my te pola, które mi tutaj dali, to mi spokojnie się zmieściły na małym silosie, który tutaj stoi. Na wielkość pola, które i tak było 4 razy większe od tego, co mi kazali. Więc to jest tak beznadziejne z ich strony, zrobienie takich tych. Zaraz bierz plony, auto uzupełnienie, znowu tych na końcu wyczyśćmy. Przynajmniej dobrze tych na koniec wrzuca, tak. Może mi zaliczy to zadanie, mam przynajmniej taką nadzieję, bo nie pisze jakie plony, więc może tak się uda nam oszukać tą grę. I przejdziemy dalej. Duży silos zbudowany, więc zaraz zobaczymy. Chyba, że mi na przykład może mi też to zaliczy, bo mamy teraz zbieranie plonów. Może mi też to i zaliczy. No zobaczymy, jak nie, tu mam jeszcze szklarnię. Dobra, ale tak czy siak ze szklarni, no sobie to by się przydało to pozbierać, o ile będę miał miejsce. Za 40 dni mi zwiększy cenę. 40 dni to jeszcze będzie końcówka tego i tu będzie naprawdę wysoka cena dyń. Właśnie już mamy 3,50, tak wszystko musiał 648 tysięcy na ten moment, nie? A już sprzedaliśmy 130 dwa razy. Co tak, więc około miliona byśmy zarobili. I mam pytanie, po cholerę sadzić mi zboża, skoro mogę mieć milion z dyni? Ze zbóż mieliśmy ile? Łącznie może było 60 tysięcy? A było z pracy przy tym praktycznie tyle samo, no więc raz do roku to zbieracie, trzymacie tak czy siak to dłużej. No tyle, że zboża możecie naprawdę jeszcze długo trzymać, nie? No ale dyniowy interes to jest po prostu bez dwóch zdań najlepszy. No to mi się strasznie nie podoba, jak to jest w tej grze. To jest tak niezbalansowane, jeżeli idzie o te rzeczy. Okej, okay, tu mi powinno zaraz skończyć zbieranie plonów. No i naokoło, zamiast tu podjechać, naprawdę, tutaj podjedź, typie, kurde, tępy. O, na dzisiaj to już sobie chyba daruję tą grę, bo mnie chyba za bardzo irytuje. Okej, okay, no i kończą pracę. A ci się właśnie skapnęli, że jeszcze gdzieś dynie zajdą, okej. Okay. No a ci już skończyli pracę i zbieranie plonów zostało właśnie zakończone. I zadanie mi nie zaliczyło. To źle! Więc zobaczmy, ja tutaj zbierzmy plony. Och, no ale tej dobrej daje. Tak sprawdzam, czy na pewno tutaj nie ma sadowników. O, tu już są sadownicy, to ich nie chcę. Niech mi dokończą to. Bo to pole zaczęliśmy przed tą misją. Ale to już zaczęliśmy po. Więc może mi to zajdzie, ewentualnie może któryś z tych mi pozalicza, nie wiem. A jeżeli się okaże, to posadzimy jeszcze raz tą pszenicę głupią. Trawę gdzieś też trzeba będzie posadzić za chwilę. Bo teraz to i tak mi się już to nie opyla w ogóle. Robić. No i trzeba będzie troszeczkę przeczekać. Mam wrażenie, że mi nie, już nie donosi. Że mamy kapa magazynu. Ale też mi nie sprzedaje tych dóbr. O co chodzi? Sprzedaj, dobra. No. No coś się zrybało, no nie zarabialiśmy, czyli po prostu wyrzucaj mi wszystko, tak samo pewnie te tutaj, co były wyrzucane. No już ja, Pierre, jak nienawidzę tej gry. No dobra, lubię ją, ale irytujące są te błędy. Chyba, że scenariusze będą mniej irytujące niż ta kampania. To jeszcze to sobie zobaczę.
przez to, że mógłbym przerwać zbieranie tego pola i kazać im zbierać je jeszcze raz. I na to że znowu byłby bug z podwójnym zbiorem z, już zebranych plonów. Co się wydarzyło? Okej, okay. Więc kończą mi tutaj zbierać? No dobra, to mi zaraz skończą, to też. I zaliczy mi to zadanie? Zbierz plony z pola. No w sumie to jest szklarnia, to pewnie mi nie zaliczy tego zadania. Ale tu jest ostatnie pole, które zbieramy. Nie pisze, jakie plony. Dobra, szklarni mi nie zaliczyło. Dobra. I dalej czekamy, aż mi skończą to pole zbierać. Kurka, jakbym dosłał tutaj więcej tych pracowników, a to muszę zanulować zadanie i od nowa by mi zbierali wszystko, to już mi się nie chce. W sumie to od razu możemy sprzedawać te wszystkie papryki i tak dalej, gdziekolwiek mi je donoszą. Ej, no przecież widzę, że tu chodzą. To możemy na bieżąco sprzedawać. To już i tak ma wysokie ceny. No dynia! Bo dynie. 3,95, ale jeszcze poczekamy do czwórki i za 20 dni będziemy mieli jeszcze o 20% wyższą cenę. Ta. Will be so rich. Tylko czemu nie mogę mieć tego dobrego magazynu? Czekaj, donoszę? Dobra, donoszą mi jeszcze te dynie. A jak nie, to się będziemy widzieli w kolejnym sezonie, gdzie posadzę te zboża jakieś durne. Może najpierw zrobię jedno pole? Nie wiem. Zobaczymy, co mi każą. Dobra, renowacja, bo tu widzę, że zaniedbane. Renowacja. Skites, skites to jest jeszcze nówka, nie używka. Trawę będę musiał, żeby to, pewnie to, kto tego użyć, to trawę będę musiał zasiać na pewno. I kukurydzę może sobie zasieję. Znaczy nie, to dwa, nie, trawę i kukurydzę. I coś jeszcze, i pszenicę, żyto. Trawa, kukurydza, pszenica, tak sobie to zrobimy. I nie powinno być problemów wtedy. Tak czy siak. No okej, okay, zeszły mi tutaj. Oka. Wyjebiście. No, kończ się to pole, bo serio, jestem ciekaw, czy mi zaliczy to zadanie i zbaguje to, czy nie. Czy będę musiał jednak czekać do kolejnego roku? Tak, na tą renowację tych sprzętów wszystkich moich. Dobra, tutaj, ty, opryskiwarka w dobrym stanie, reszta
pójdzie. Sprzedać mogę co najwyżej. Może jesteśmy coraz bliżej zbiorów z tego pola. Dobra, jesteśmy, zebraliśmy pole i nie zbagowałem tej gry niestety, czyli nie dało się tego tak zrobić. No ale jesteśmy na końcówce roku, więc tak czy siak myślę, że możemy teraz sprzedać nasze super drogie dynie, 811 tysięcy. No może by to jeszcze tak poskoczyło do 4,5, ale już mi się czekać nie chce, szczerze mówiąc. A, to za 2 dni, no dobra, zjebałem. Następne zbiory będą lepsze. Mogłyby być o 20% wyższa cena, ja pierdolę, 4,20. Za 2 dni zobaczymy sobie, za ile ja to mogłem wszystko sprzedać. Jak mi to zrobi? Tax free, by the way, 1 321 000. No i serio, no i to są pieniądze. I co ja mam dalej robić w tej grze, serio? Zasiać pola, żeby zobaczyć, jak to jest zasiewane. No i zobaczmy teraz cenę dyń. No zobaczmy, pup! Bo Lukas zdecydował się sprzedać dynię, a nie postępować zgodnie z poradami z gry. No gdzie te kurna dynie? No 4,48, no, ale potem zaraz cena spadła, więc wyszłoby na to samo w zasadzie, więc nic tak naprawdę nie straciłem. Mimo cenę produktów, upraw, no, to mogę zrobić spokojnie, niech to mi się robi. No i myślę, że na dzisiaj coś sobie daruję, bo już jakoś czuję się zmęczony przy tej grze. Dzięki Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym sezonie 2024, gdzie chyba będę musiał coś pozbierać przy pomocy tych maszyn, takie mam wrażenie. Dzięki Wam za oglądanie i pa pa!